Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie, witamy naszych wyborców. Jesteśmy dzisiaj nie w komplecie, dlatego że to jest najmłodsza nasza drużyna, która startuje do Rady Miasta i jest czynna zawodowo. Dzisiaj ci, co mogli pobrać urlopy, mają trochę wolnego czasu, spotkają się z Państwem. Po pierwsze, chcielibyśmy jeszcze razem, wspólnie podkreślić to, że najważniejsze punkty programu dla nas, priorytetem dla mnie jest szpital. Czyli przywrócenie udarówki, czyli te świadczenia wszystkie, których brakuje do tej pory. Parking za darmo, szanowni Państwo, dla pacjentów. Darmowy parking. Drugim punktem dla nas najbardziej też ważnym, bo tam są nasi wyborcy, to są osiedla. Osiedla, czyli też drogi, miejsca wypoczynku, wszystko to, co się mieści w nazwie osiedle. Na trzecim miejscu, najważniejszym dla nas jest czyste powietrze, czyli Grudziądz bez spalarni śmieci. Nie będzie spalarni śmieci, za to Państwu gwarantujemy. No i najważniejsze też dla nas przerwać te wszystkie mechanizmy wzajemnych powiązań, czyli po prostu odkurzyć miasto. Zdjąć z miasta pajęczynę. Tego myślę, że Państwo też od nas oczekujecie. Jest też ważne, żeby uruchomić tramwaj do Mniszka, do centrum, ale poprzez lotnisko, szpital, Rudnik. Miasto musi być skomunikowane. Ważniejszą rzeczą dla nas, myślę, że dlatego może chcę jeszcze raz to podkreślić, to są mieszkańcy, to są ich powroty do naszego miasta, ich zatrudnienie, inwestycja w mieszkańców. No i na końcu pozwolicie Państwo, ja całe życie pracowałem z młodzieżą. Oni byli po drugiej stronie, ja pracowałem jako lekarz. Ja miałem kontakt z nimi codziennie. Wiedziałem, co młodzież chce i czego oczekuje. Dlatego proszę mi pozwolić zwrócić się do młodzieży. Szanowni młodzi ludzie naszego miasta. Myślę, że to mi się kiedyś marzyło, żebyście mieli dostęp albo z własną stworzyli przy udziale ratusza. Własną telewizję, własne radio. No i przede wszystkim, żebyście mieli własne miejsca spotkań. Tak zwane lofty, nie tak zwane, prawdziwe lofty. Te, które kiedyś powstały w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego młodzież w Grudziądzu nie może mieć naszego małego Manhattanu? Myślę, że warte jesteście tego. Wszyscy, a ja będę dumny z tego, że będę waszym realizatorem waszych marzeń. Myślę, że to wszystko, co w skrócie żeśmy podkreślili, jest do osiągnięcia. Miasto nasze, pomimo potwornego zadłużenia, nie jest upadłe. To jest miasto dumne z tradycjami, miasto, które ma potencjał w mieszkańcach. Tylko po prostu brakuje gospodarza. I to Państwu gwarantuję. Jesteśmy, szanowni Państwo, zespołem, drużyną, która wie, co robić. Wie, co robić na kolejne lata. Wniesiemy nową jakość. Gwarantujemy realizację naszego programu. Nowy czas, nowe spojrzenie, nowa droga, czas Grudziądza. No jak widzicie, panie, państwo, jeżeli panie gwarantują, to ten program musi być zrealizowany. I wiecie Państwo, chodziliśmy, kampania była krótka, ale myśmy chodzili po Grudziądzu, spotykaliśmy się z mieszkańcami. Ja bym chciał Wam wszystkim, drodzy mieszkańcy, podziękować za te nasze spotkania, za te rozmowy, za tą przyjaźń w słowach, ale również za to, że radzono nam, co zrobić najlepiej. Mówiono o problemach, ale też zwracano uwagę, jak najlepiej poprowadzić kampanię. Za to wszystko w imieniu nas wszystkich, mieszkańcom, dziękujemy i uważamy, że dokonacie prawdziwego, dobrego dla siebie wyboru 7 kwietnia. Prosimy Państwa o głos na naszą najmłodszą drużynę i poprosimy o to, abyście Państwo nam zaufali. Dziękuję bardzo za te spotkania i życzę Państwu, życzę mieszkańcom dobrego wyboru i dobrych głosowań.